Sammy ciągle się wiercił i kasłał. Nie panowałem nad tym. Zamiast chodzić, skakał. Wyglądałam jak potwór. Bałam się, że to zaraźliwe. Dwie zagadki, które zadziwiły ekspertów. 12-letni syn Beth Malone i Sammy odmawia spania w swoim łóżku. To początek przerażającej choroby psychicznej. Próbowałam wszystkiego, ale straciłam dziecko. Linda Fox cierpi na dziwną chorobę skóry, która w każdej chwili może ją zabić. Dusiłam się. Była zdenerwowana. Myślałam, że umrę. Kiedy testy niczego nie wykazują, oni interpretują objawy i znajdują lek. Niezwykłe przypadki medyczne. Latem 2002 roku Beth Maloney i jej trzech synów wprowadzili się do nowego domu. Był większy od poprzedniego. Mogłam w nim pracować i mieć oko na dzieci. Mieszkałem z Jamesem, Joshem i mamą. Byłam samotną matką. Ojciec mieszkał w Kalifornii. Beth najbardziej martwi się o Samiego. Był wrażliwy i bardziej od braci przywiązany do starego domu. Stale bawił się nad wodą. Bałam się o jego samopoczucie. Przeprowadzka idzie gładko, pomijając jeden incydent. Niosłam karton, a Sammy spacerował z zamkniętymi oczami. Ręce miał wyciągnięte przed siebie. Powiedział, że zapamiętuje. Pomyślałam, że chce zapamiętać miejsce, w którym mieszkaliśmy. Nie sądziłem, że robię coś dziwnego. Nie panowałem nad tym. Dzieci często robią dziwne rzeczy. Sammy wydaje się zachwycony większym pokojem. Pokochaliśmy nowy dom. Jednak ten uśmiech skrywa coś dziwnego. Sammy zaczyna odczuwać niewytłumaczalne lęki. Bałem się swojego łóżka. Nie chciał w nim spać. Kiedy kazałam mu się kłaść, zdenerwował się i wybiegł. Rano znalazłam go na kanapie. Tego wieczora posłałam go do pokoju. Przespał się na krześle. Mama przykrywała mnie kocem, którego nie chciałem dotykać. Miał żółte paski, których się bałem. Dziwiło mnie, że nie chce spać u siebie. To nie było normalne. Martwiłam się. Pomyślałam, że to problem emocjonalny i umówiłam go do psychologa. Nie pamiętam tej rozmowy. Uznali, że to stany lękowe. Psycholog nie zdradził mi, co mówił Sammy. Uznał, że to lęk związany z przeprowadzką, który sam ustąpi w ciągu kilku tygodni.
within a matter of couple of weeks. Kilka dni później Sammy wykształca dziwną obsesję. Nie pozwalał gasić światła. Bałem się ciemności. Była zła. Wieczorem wyłączałam światło, a on znów je włączał. Kiedy je gasiłam, zaczynał krzyczeć bez powodu. Po raz pierwszy w życiu stał się nieposłuszny. Chodził do psychologa, który doradzał nam cierpliwość i wyrozumiałość. Beth stosuje się do rad doktora, ale w ciągu następnych 3 tygodni problemy Samiego wymykają się spod kontroli. Stale chodził, kasłał i wiercił się. Obrzucał pracowników żołędziami. Krzyczał na wiewiórki. Każdego dnia było coraz gorzej. Zapytałam psychologa, czy powinnam się martwić. Odpowiedział, że tylko jeśli Sammy zaburza życie rodzinne. Powiedziałam, że zaburza, a on kazał mi to ignorować. Byłam sfrustrowana, ale posłuchałam rady lekarza w nadziei, że problem ustąpi. Beth próbuje zapanować nad Sammym. Jednak gdy jedzie zawieźć starszego syna do internatu, dochodzi do poważnego incydentu. Wiozłam Josha. Sammy siedział skulony. Nie chciał zapiąć pasów, a palce rozcapierzył, jakby grał na pianinie. Bujał się w przód i w tył i nie odpowiadał. Pomagałam Joshowi zanieść rzeczy. Poprosiłam Samiego i Jamesa, żeby zostali w samochodzie. Kiedy wróciłam, Samiego nie było. Rozejrzałam się, ale go nie zobaczyłam. Pobiegłam, krzycząc jego imię. Bałam się, że się zgubi i trudno będzie mi go odnaleźć. Niezwykłe przypadki medyczne. 12-letni syn Beth Maloney przechodzi przerażającą przemianę. Zachowuje się coraz dziwniej. Psycholog uważa, że to reakcja na stres. Matka jest innego zdania. Podczas wyjazdu chłopiec uciekł. Zaczęłam jeździć i go szukać. Znalazłam go na jakimś parkingu. Poruszał się jak marionetka. Nie wiem, jak mnie znalazła. Podbiegłam do niego. Próbowałem uciec. Kopał, rzucał się i krzyczał. W końcu wepchnęłam go do samochodu. Nie wiem, jak długo sobie chodziłem. Czułem przymus, by to robić. Beth natychmiast dzwoni do psychologa, który kieruje chłopca do psychiatry. W gabinecie psychiatry Sammy prychał, sapał, szurał stopami, trzymał się za uszy i krzyczał, żebyśmy dali mu spokój.
Nie mogłem nad tym zapanować. Psychiatra zdiagnozował nerwicę natręctw. To zaburzenie psychiczne charakteryzujące się występowaniem natrętnych i nieracjonalnych lęków, które prowadzą do kompulsywnych zachowań. Psychiatra przepisał selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Miały zwolnić procesy chemiczne w mózgu Samiego i wyeliminować kompulsję. Pomyślałam, że w końcu go wyleczymy. Po kilku tygodniach stan Samiego nie poprawia się i Beth martwi się szkołą. Leki mu nie pomogły. Poinformowałam psychologa szkolnego, że Sam jest pod opieką psychiatry i ma nerwicę natręctw. Sammy idzie do szkoły. Beth nie wie, że najgorsze dopiero nadejdzie. Wydawało mi się, że z każdego gniazdka elektrycznego strzela laser, który muszę ominąć jak na filmie. Jeśli ktoś mu przeszkodził, zaczynał od początku. Wyginał się w literę L. Chodziłem skulony, by omijać niewidzialne ściany. Zadzwonili ze szkoły, że muszę go zabrać. Przerażona Beth konsultuje się z lekarzami, jednak ci twierdzą, że leki w końcu zaczną działać. Mijają miesiące, ale stan chłopca nie poprawia się. Psychiatra powiedział, że musimy dobrać właściwą dawkę leków. Stale ją zwiększał. Nie przynosiło to żadnego efektu. Sammy spędzał w szkole najwyżej 2 godziny dziennie, po czym musiałam go odbierać. Trudno było mi coś zrobić. Nikt nie chciał się ze mną kolegować. Co gorsza, Sammy wykształca coraz dziwniejsze kompulsje. Codziennie robił coś innego. Jadł tylko z zamkniętymi oczami. Niczego nie dotykał, nawet widelca czy klamek. Przestał się myć, przebierać i czesać. W grudniu uznałam, że nie ma sensu posyłać go do szkoły. Powiedziałam psychologowi, że musimy zrobić coś innego. Psycholog się nie zgodził. Zimą Beth próbuje uczyć Samiego w domu, ale jego nerwice to uniemożliwiają. Nie panowałem nad swoim zachowaniem, ale było mi przykro, że sprawiam problemy. Było mi go bardzo żal. Aby przetrwać, musiałam odciąć się od swoich emocji. Nasz dom stał się dysfunkcyjny. Beth jest w kropce. Stan Samiego znów się pogarsza. Pamiętam, jak wiosną siedział przy stole i pluł. Potem zaczął powtarzać nic, nic, nic. Na przemian pluł i powtarzał te słowa. Patrzył na nas przez przymknięte powieki. Powiedziałam psychiatrze, że to coś więcej niż nerwica.
Odpowiedział, że to zespół Tourette'a. To schorzenie neurologiczne charakteryzujące się tikami fizycznymi i werbalnymi. Ta nieuleczalna choroba objawia się w dzieciństwie. Powiedział, że przepisze kolejne leki. Przejrzałam w internecie objawy zespołu Tourette'a. Sammy zdawał się wykazywać większość z nich. Latem kompulsje Sammy'ego przejmują kontrolę nad jego życiem. Nie mógł rozmawiać, spać, ani jeść. Przestał chodzić. Mógł tylko skakać. Miał złożone tiki motoryczne. Jednocześnie trzymał się za uszy, chrząkał, skakał i sapał. To było przerażające. Straciłam dziecko. Beth próbuje komunikować się z Samim. Nic nie przygotowało jej na to, co miało się wydarzyć. Sammy nie mógł się do mnie odezwać. Przyniósł mi list. Napisał w nim pomocy, drukowanymi literami. Nie sądziłem, że ktoś może mi pomóc, ale i tak napisałem ten list. Zadzwoniłam do matki. Szlochając, powiedziałam, że znajdę mu szpital, bo nie mogę mu pomóc. Po chwili matka oddzwoniła i powiedziała, że zna kogoś, kto może pomóc. Zabrałam Sammy'ego do dr Catherine Nicolaides. Przyjęłam Sammy'ego w sierpniu 2003 roku. Jego objawy osiągnęły poziom krytyczny. Doktor Nicolaides zaintrygował fakt, że leki nie przyniosły jakiegokolwiek efektu. Próbowała go zbadać, ale nie pozwolił się dotknąć. Zaczęłam coś podejrzewać i zleciłam badanie krwi. Wykonali 10 różnych testów. Byłam przerażona. Wiedziałam, że coś odkryją. Wyniki wróciły po 24 godzinach. W krwi wykryliśmy przeciwciała streptokoków. Zdiagnozowałam autoimmunologiczne schorzenie neuropsychiatryczne związane z infekcją paciorkowcową. To bardzo rzadka choroba autoimmunologiczna, w której przeciwciała atakują mózg. U zdrowego dziecka organizm zwalcza infekcję streptokoków. Jednak u dzieci chorych przeciwciała z nieznanych powodów atakują mózg, powodując nerwice natręctw i zespół Tourette'a. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Przeciwciała są przekonane, że atakują streptokoki, a niszczą neurony mózgu odpowiedzialne za funkcje motoryczne. Objawem są tiki i kompulsje. Infekcja przebiegała bezobjawowo. Nieracjonalne lęki, dziwne zachowanie i wizje były wynikiem ataku przeciwciał na mózg chłopca. Stało się jasne, dlaczego leki nie pomagały. Inhibitory wychwytu serotoniny nie zabijają streptokoków.
Atakujące mózg przeciwciała natychmiast niwelowały efekt leków. Gdyby choroba nie została zdiagnozowana, Sami mógłby doznać nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Chorego może uchronić wyłącznie wczesna ingerencja lekarza. Mojego syna mogła zabić zwykła infekcja. Choroba jest uleczalna. Leki zwalczą streptokoki, a terapia pomoże oduczyć się kompulsywnych zachowań. Podaliśmy stabilizator nastroju i antybiotyk. Oprócz tego zajęliśmy się nerwicą natręctw i tikami. Doktor Nikolaides nie może zagwarantować, że Sami znów będzie sobą. To najgorszy przypadek nerwicy natręctw, jaki widziałam. Nie wiem, kiedy chłopiec będzie mógł wrócić do szkoły. Byłem pewien, że będę chory do końca życia. Beth Maloney w końcu dowiedziała się, że przyczyną choroby jej syna są przeciwciała atakujące mózg. Przez ponad rok jego życie przypominało koszmar. Antybiotyki pomogą 13-latkowi, ale nie wiadomo, czy wróci do zdrowia. Mogło dojść do uszkodzenia mózgu. Chciałam odzyskać Samiego. Beth czeka na jakąkolwiek poprawę. Zauważyłam ją prawie natychmiast. Poczułem olbrzymią ulgę. Agresywna terapia powstrzymała chorobę, zanim doszło do uszkodzenia mózgu. Mija zima i dziwne kompulsje Samiego ustępują. Leczenie staje się zbędne. Przez pół roku nadrabiał szóstą i siódmą klasę. Do ósmej poszedł z rówieśnikami. Nie odczuwam już żadnych kompulsji. Sami cieszy się z powrotu do zdrowia, ale wie, że grozi mu nawrót choroby. Irracjonalne zachowanie jest u niego oznaką infekcji. Musi wtedy otrzymać antybiotyki. Beth cieszy się, że Sami przetrwał chorobę. Ale zastanawia się, dlaczego psycholog i psychiatra nie potrafili jej zdiagnozować. Dlaczego nie przyszło im do głowy, że to infekcja? Tę chorobę odkryto dopiero 20 lat temu. Kiedy infekcji nie towarzyszy ból gardła, mało kto podejrzewa streptokoki. Diagnozowana jest nerwica natręctw. Dziś Sami ma 20 lat i wiedzie normalne życie. Świetnie mu idzie. Ukończył pierwszy rok studiów na dobrej uczelni informatycznej. Jestem wdzięczny mamie, że się nie poddała i próbowała mi pomóc. Gdyby nie jej wytrwałość, wciąż byłbym chory. Ocaliła mnie i jestem jej za to niesłychanie wdzięczny. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby nie postawiono diagnozy.
I don't know what I would have done if I hadn't gotten that diagnosis. I would say to any parent. Rodzicom dzieci, u których zdiagnozowano nerwicę, zawsze doradzam, by wykluczyli infekcję streptokokami przed podaniem leków psychotropowych. To dzięki Beth Sammy otrzymał właściwe leczenie. Podeszła do sprawy metodycznie i zdołała pomóc swojemu synowi. Jestem bardzo wdzięczny dr Nikolaides. Uratowała mi życie. Ocaliła nie tylko moje dziecko, ale i całą rodzinę. Jesteśmy jej dłużnikami. Wielcy lekarze mają otwarty umysł i rozumieją, że medycyna to nie tylko nauka, ale i sztuka. Każdy się może pomylić, ale tylko wielki człowiek potrafi przyznać się do błędu. Nie myślę o tym, co czułem wtedy. Skupiam się na przyszłości i jestem szczęśliwy. Nikt nie zaprzeczał, że Sammy traci zmysły. Lekarze ignorowali za to śmiertelną chorobę Lindy Fox. Jesienią 2006 roku Linda i Barry Fox świętowali 20-lecie związku. Wciąż bardzo się kochali. Jest wspaniałą kobietą i moim szczęściem. Zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Jest moim najlepszym przyjacielem. Są szczęśliwą i aktywną parą. Zrezygnowałam z dzieci, bo mamy Erika, syna Barry'ego. W naszym życiu są też dzieci przyjaciół. W rodzinnym mieście Perrysburg Linda słynie ze swojej energii. Nigdy nie chorowałam. Zaczęłam biegać i zdobyłam czarny pas w karate. Linda przygotowuje się do święta dziękczynienia. Nie wie, że jej życie wymknie się spod kontroli. Rozbolały mnie oczy, jakby ktoś wtarł w nie papryczki. Na powiekach miałam czerwone pęcherze. Umówiłam się do okulisty, który zdiagnozował zapalenie powiek. To choroba spowodowana nieprawidłowym funkcjonowaniem gruczołów łojowych. Jest uleczalna. Lekarz przepisał mi maść. Nakładałam ją na powieki i pęcherze zniknęły. Choroba jednak powracała. Oczy bardzo mnie bolały. Zaczęłam nosić okulary przeciwsłoneczne. Po 2 miesiącach dziwne zapalenie rozprzestrzenia się. Oprócz powiek spuchła mi twarz. Bolała, jakby poparzyło mnie słońce. Poszłam do dermatologa. Wykonał biopsję powieki, bo od niej się zaczęło. Poprosił siostrę o skalpel i na miejscu naciął mi i zszył powiekę. Miała nadzieję, że lekarz coś ustali. Dermatolog zdiagnozował zapalenie skóry.
Głównymi objawami jest zaczerwienienie i opuchlizna. Lekarz powiedział, że nie ma na to lekarstwa. Ta diagnoza mi się nie spodobała. Tydzień później stan Lindy pogarsza się. Dostałam pokrzywki. Czułam, jakby pod skórą spacerowały mi płonące mrówki. To typowa reakcja alergiczna, więc poszłam do alergologa. Wykonał testy uczuleniowe. Wyniki wykazały, że nie mam alergii na cokolwiek. Pomyślałam, że to niemożliwe, bo oczywiste jest, że coś mnie uczula. Byłam przekonana, że testy wszystko wyjaśnią i w końcu dowiem się, jakiej substancji muszę unikać. Byłam wstrząśnięta. Wróciłam do punktu wyjścia. Linda była zmęczona testami, które nic nie wykazywały. Nie chciała już chodzić do lekarzy. Zrezygnowała z szukania odpowiedzi. Z jednej strony ulżyło nam, że nie musimy się pozbywać kotów, wymieniać piecyka ani zmieniać klimatu. Ale z drugiej strony byliśmy sfrustrowani niewiedzą lekarzy. Zapalenie skóry powraca regularnie przez 4 miesiące. Linda dzielnie to znosi, ale nie wie, co ją czeka. Obudziłam się, a skóra mi płonęła. Wszystko mnie bolało i swędziało. Spanikowałam, bo nie mogłam oddychać. To było jak klaustrofobia. Dusiłam się. To najgorsze z dotychczasowych zapaleń. Barry zawoził Lindę do szpitala. Po reakcji pielęgniarki zrozumiałam, że to coś poważnego. Lekarz stwierdził wstrząs anafilaktyczny. To reakcja alergiczna, na skutek której spada ciśnienie krwi i zacieśniają się drogi oddechowe. Chorym grozi uduszenie. Dostałam leki przeciwhistaminowe i sterydy. Poczułam, jakby do żył wpływał mi lód. Zaczęłam normalnie oddychać. Po ustabilizowaniu pacjentki lekarz wykonuje dokładne badanie. Stwierdził pokrzywkę idiopatyczną. To nazwa pokrzywek, których przyczyna pozostaje nieznana. Chcieliśmy wiedzieć, jak je leczyć lub jak im zapobiegać. Lekarz powiedział, że muszę z tym żyć i przepisał sterydy na wypadek następnego wstrząsu anafilaktycznego. Byłam przerażona. Szukałam odpowiedzi, a lekarz jej nie udzielił. Skazał ją na życie z objawami. Byłem sfrustrowany, bo nie potrafiłem pomóc żonie. Coraz częściej brałam sterydy. Do wstrząsów dochodziło raz na 2 tygodnie. Wyglądałam jak pokonany bokser, jak potwór. Miała silne pokrzywki. Uczniowie to zauważyli. Bałam się, że to coś zaraźliwego.
Linda musi znosić bolesne wysypki i natrętne spojrzenia. Byłam wyczerpana emocjonalnie. Nie mogłam spać, bo bałam się wstrząsu. Nie widziałam wyjścia z sytuacji. Badania niczego nie wykazały i spodziewałam się, że następny silny wstrząs mnie zabije. Byłam pewna, że go nie przeżyję. Potrzebowałam odpowiedzi, więc zaczęliśmy dokumentować chorobę. Przygotowałam arkusze, w których codziennie notowaliśmy zmiany. Kiedy pojawiła się pokrzywka, robiłam jej zdjęcie. Pomyślałam, że to pomoże lekarzom. Zapisywała daty wystąpienia objawów. Po 2 miesiącach stało się jasne, że objawy nasilają się 2 razy w miesiącu. Reakcja alergiczna musiała być powiązana z cyklem menstruacyjnym. Linda natychmiast zapisuje się do ginekolog dr Francis Webb-Smith. Byłam wstrząśnięta wyglądem Lindy. To musiała być silna alergia. Pokazałam lekarzom swoje dzienniki. Pierwszy raz spotkałam się z objawami powiązanymi z cyklem menstruacyjnym. Postanowiłam sprawdzić, jak organizm Lindy zareaguje na hormony. Powiedziała, że przyklei mi plaster. Jeśli mam uczulenie na hormony, dojdzie do reakcji. Linda zgadza się na eksperyment. Chce potwierdzić diagnozę. Postanowiliśmy przeprowadzić badanie w weekend, żeby mąż był w domu. Bałam się, ale chciałam poznać odpowiedź. Przepisałam sterydy. W przypadku silnej reakcji miała je natychmiast wziąć. Po południu przykleiłam plaster i poprosiłam Barry'ego, by mnie pilnował. Bałam się wstrząsu, ale postawienie diagnozy warte było ryzyka. Linda od prawie roku cierpi na zapalenie skóry, powodujące zabójcze wstrząsy anafilaktyczne. Ginekolog podejrzewa, że zna przyczynę, ale musi przeprowadzić eksperyment z plastrem hormonalnym. Żona poczuła się źle 15 minut po przyklejeniu plastra. Spanikowałam. Doszło do wstrząsu. Wydawało się, że znaleźliśmy winnego. Na podstawie reakcji na plaster zdiagnozowałam progesteronowe autoimmunologiczne zapalenie skóry. To bardzo rzadka reakcja alergiczna na progesteron. U osób zdrowych proteiny zwane histaminami atakują groźne dla ciała substancje. Jednak z nieznanych przyczyn organizm Lindy uznawał progesteron za zagrożenie. Ilekroć jego poziom wzrastał, histaminy powodowały zapalenie. Progesteron wywoływał reakcję histaminową. Pojawiała się pokrzywka i opuchlizna. Nie wiemy, co powoduje tę chorobę. Potrzebne są dalsze badania. Okazało się, że mam alergię na samą siebie. Pomyślałam, że chociaż to niedorzeczne, tłumaczy wszystkie objawy. And then I thought, well, looking back, it sort of makes sense.
Chorobę udało się zdiagnozować dzięki prowadzonemu przez Lindę dziennikowi. Udowodniła, że objawy mają związek z cyklem. Pojawiały się dwa razy w miesiącu. Poziom progesteronu wzrasta podczas cyklu dwa razy, podczas owulacji i tuż przed miesiączką. W tych momentach cyklu miałam reakcje alergiczne. Spuchnięte powieki były pierwszym objawem choroby. W oczach jest najwięcej histamin i tam najwcześniej pojawia się zapalenie. Pokrzywka rozprzestrzenia się na klatkę piersiową i ręce. Przy bardzo silnej reakcji alergicznej dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego. Gdyby nie postawiono diagnozy, Linda mogła się udusić. Wstrząs anafilaktyczny zabija. Ludzie umierają od ukąszeń pszczół. Nie wątpię, że groziła mi śmierć. Linda jest wdzięczna, że żyje. Niestety leczenie wymaga drastycznego kroku, powstrzymania produkcji progesteronu. Długo rozmawiałam z Lindą i jej mężem. Jedynym skutecznym rozwiązaniem była histerektomia, bo to jajniki produkują hormony. Inne opcje nie gwarantowały ustąpienia objawów. Miałam do wyboru operację i normalne życie, albo duszenie się dwa razy w miesiącu. Wybór był oczywisty. Chcieliśmy, by wyzdrowiała i żyła normalnie. W lipcu 2008 roku przeszłam histerektomię. Tydzień po operacji objawy ustąpiły. Czułam się wolna, a moja skóra wyglądała normalnie. To było niesamowite. Linda w końcu zapanowała nad chorobą. Dziwi się, dlaczego tak długo czekała na diagnozę. To mało znana choroba. Znaleźliśmy o niej tylko trzy artykuły. Zdiagnozowano dopiero 50 przypadków. Wątpię, bym ponownie postawiła tę diagnozę. Objawy ustąpiły i Linda znów jest sobą. Jestem zdrowa, czuję się o niebo lepiej. Odzyskałam energię. Niczym się już nie martwię. Zrozumiałam, że to my znamy swoje ciało najlepiej. Trzeba starannie notować objawy i współpracować z lekarzem. Metodyczne podejście pacjentki pomogło znaleźć odpowiedź. Linda odzyskała dawną energię. Życie jest piękne. Moja żona jest wyjątkowa. Mam szczęście, że wybrała właśnie mnie. Wersja polska SDI Media Polska.